Święty Chryzogon żył w III lub IV wieku. Był to kapłan rzymski, prawdopodobnie biskup Akwilei, podczas prześladowań religijnych za rządów cesarza Dioklecjana uwięziony i zesłany do Akwilei, gdzie poniósł śmierć męczeńską poprzez ścięcie i wrzucenie ciała do morza. Święty Chryzogon jest jednym z wymienianych świętych w komunikante z kanonu rzymskiego. Święty Chryzogon był przez kilka lat więziony w Akwilei, gdzie pełnił posługę kapłańską wśród więzionych współwyznawców. W tym czasie także pisywał do chrześcijan, w szczególności uznaje się go za przewodnika duchowego świętej Anastazji. Dnia 24 listopada roku 303, na rozkaz Dioklecjana, Chryzogon został ścięty i wrzucony do morza. Po dwóch dniach jego głowa wypłynęła na brzeg i została z czcią pochowana przez chrześcijan. Święty Chryzogon jest patronem miasta Zadar. Jego płaskorzeźba, przedstawiająca go na koniu, znajduje się w dawnej głównej bramie miejskiej z 1543 roku przy placu Pięciu Studni, jak również w herbie miasta. W Rzymie, na Zatybrzu, znajduje się bazylika świętego Chryzogona. W Szybeniku znajduje się kościół świętego Chryzogona. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodząc dzień zwycięstwa Twojego męczennika Chryzogona, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach, otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.